Chcę sobie na ten świat. Jak szybko mija dzień za dniem, w miłosnym tańcu wiruję wciąż. I jedno już na pewno wiem, tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowiek Bóg? Już ciemność ucieka przed światłem, padnij teraz do jego nóg. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Kochani, chcieliśmy wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o Jezusie Chrystusie. O tym, jak poznaliśmy Go osobiście w swoim życiu i o tym, jak On nas zmienił. Zdaję sobie z tego sprawę, że żyjemy w kraju, w którym tak naprawdę wszyscy słyszeliśmy w jakichkolwiek okolicznościach o Jezusie. Natomiast my chcemy wam troszkę o Nim też pośpiewać i opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w naszym życiu, w jakich okolicznościach spotkaliśmy się z Nim i jak On wpłynął na nasze życie dalej. Ale na razie troszkę o Nim pośpiewamy. Znów patrzę sobie na ten świat, jak szybko mija dzień za dniem. W miłosnym tańcu wiruję wciąż, i jedno już na pewno wiem, tyś darem, Jezus, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowiek Bóg? Już ciemność ucieka przed światłem, padnij dzisiaj do jego nóg. Tyś darem, tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Tyś darem, Jezus, tyś darem. Mój Jezus, tyś darem, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Jezus jest darem dla nas, tyś darem. Mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Ty jesteś Panem naszego życia. My Ciebie uwielbiamy. Przyjaciele, nazywam się Agata Starońska i prawie 18 lat temu spotkałam Jezusa i troszkę chciałabym wam o tym opowiedzieć. Kiedy miałam niespełna 16 lat, związałam moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie
przestępczej. I absolutnie byłam tego świadoma, z kim się wiążę. Czemu to zrobiłam? Zrobiłam to dlatego, że czułam się bardzo niebezpiecznie w moim życiu. Moi rodzice nie zapewnili mi bezpieczeństwa. I z uwagi na to, że nie czułam się bezpiecznie, postanowiłam, że połączę moje życie z kimś, kto ma respekt, kogo się boją ludzie, i wydawało mi się, że to jest dobra decyzja. Natomiast moje życie znalazło się w strasznych opałach. Człowiek, z którym związałem swoje życie, był realnym przestępcą. Zabił człowieka, handlował narkotykami i bardzo szybko zrozumiałam, że absolutnie nie jestem w dobrym miejscu, że moje życie absolutnie nie jest bezpieczne. Kiedy miałam 19,5 roku, przyszedł na świat mój syn, Wiktor. I zaczęłam się bać już nie tylko o siebie, ale też i o niego. I wiesz, kiedy doświadczyłeś jakiejś formy lęku, to wiesz, jak lęk jest w stanie sparaliżować życie człowieka. Moje życie było sparaliżowane lękiem. Żyłam w kulturze lęku. I wiesz, ja nie bardzo miałam do kogo się zwrócić, nie bardzo miałam gdzie pójść, nie bardzo miałam do kogo w ogóle uderzyć z czymkolwiek, aby mi ktokolwiek pomógł. Praktycznie nie rozumiał mi nikt. Nie rozumieli mi moi rodzice, nie rozumiała mnie moja siostra, nie rozumieli mi moi znajomi. W ogóle wszyscy mnie nie rozumieli, a mi tak naprawdę było bardzo źle i bardzo się bałam. Lęk sparaliżował moje życie. I kiedyś przyszedł taki dzień, że moje życie było w tak zwanym dole zagłady. Już nie bardzo wiedziałam, jak mam sobie dalej radzić. I nie wiedząc, że w ogóle ten Bóg jest, tak po prostu, wiecie, po ludzku, jak często mówimy, zawołałem w swoim sercu do Boga. Tak wtedy ja zawołałam w swoim sercu do Boga i mówię: Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś i żyjesz, to zabij tego człowieka, z którym ja żyję, albo go zmieni. I ten człowiek ma na imię Artur i właśnie trafił wtedy na taki krótki wyrok do więzienia, na 10 miesięcy. Ja się bardzo cieszyłam. Odpoczywałam wtedy od niego, od wszystkich scen i od wszystkich wydarzeń, które oglądały moje oczy. I po 3 miesiącach jego odsiadki w więzieniu napisał do mnie list, że poznał osobiście Jezusa, że Jezus przebaczył mu jego grzechy i że on również mnie prosi o wybaczenie. I wiesz, absolutnie ta informacja nie wywołała na mnie, w ogóle nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Natomiast postanowiłam, że odwiedzę go w tym więzieniu, że zawiozę tam syna, żeby mógł go zobaczyć. I wcześniej odwiedzałam go sporo razy w różnych placówkach, zakładów karnych lub aresztów śledczych. I zawsze myślał tylko o sobie, skierowany był tylko na siebie. Zawsze na takim widzeniu wyglądało to w taki sposób, że dostawałam listę z zakupami, które trzeba zrobić. A tym razem było zupełnie inaczej. Tym razem ja zobaczyłam w ogóle zmianę przede wszystkim w nim. I nie mówię tutaj o zresocjalizowanym w ogóle człowieku, tylko mówię o człowieku, który realnie poznał Jezusa, oddał mu swoje życie. I ja na tym widzeniu zobaczyłam, że on tak naprawdę jest skupiony na mnie i na naszym synu. Ale dalej, wiecie, wróciłam do domu i do swoich różnych czynności. I po 10 miesiącach wyszedł Artur z tego więzienia. I ja namacalnie mogłam oglądać życie przemienionego człowieka. Widziałam, jak realnie kończył znajomości z różnymi ludźmi, którzy byli też w grupie przestępczej. Jak przyjeżdżali do nas do domu i proponowali mu dalszą współpracę i szybkie zarabianie pieniędzy. I jak on odpowiadał im w tak bardzo prozaiczny i prosty sposób: słuchajcie, ja rezygnuję z tego życia, poznałem Jezusa. Poznałem
Króla Królów i Pana Panów. I wiecie, ja słuchałem tego wszystkiego i też nie bardzo wiedziałem w ogóle, gdzie tą informację w ogóle schować w ogóle w swoim sercu, w ogóle jak do tego wszystkiego podejść. Mówił też do mnie takie słowa, że musisz też ty pojednać się z Bogiem. Bo jeśli nie pojednasz się z Bogiem tutaj na ziemi, pójdziesz do piekła. I wiesz, była to dla mnie taka dramatyczna informacja. W ogóle mówię, ty chyba zwariowałeś. Mówię, tacy ludzie jak ty, którzy byli złymi ludźmi, w sensie kradli, byli przestępcami, mordowali, w ogóle handlowali narkotykami. Tacy ludzie potrzebują Jezusa, ale taka osoba jak ja, sprawiedliwa, dobra, wręcz ofiara, ja nie potrzebuję w ogóle Jezusa. I wiecie, on mi cytował Biblię i mówił do mnie, że a w Słowie Bożym jest napisane, że sprawiedliwość nasza, czyli nasze uczynki, są jak splugawiona szata w oczach Boga. Jakkolwiek my to w ogóle dzisiaj rozumiemy, wiecie, co to w ogóle też znaczy, nie? Czyli nasze uczynki w ogóle nijak się mają w ogóle do ofiary Jezusa. I wiecie, z uwagi na to, że długo z Nim żyłam, to moje życie zostało też pociągnięte do współodpowiedzialności, jeśli chodzi o współudział w zorganizowanej grupie przestępczej. I chcę wam powiedzieć, jak to wyglądało. Po prostu miałam firmę i ta firma została wykorzystana. Na moją firmę zostały brane ekskluzywne samochody i różnego rodzaju duże kredyty. I nieważne, że ja nie do końca zdawałam sobie z tego sprawy, co się w ogóle dzieje, ponieważ byłam małolatką. Zostałam pociągnięta do współodpowiedzialności. Któregoś razu, i to było w 2001 roku, w 2003 roku, przepraszam, do mojego domu przyjechała policja i zostałam wtedy aresztowana. Zostałam aresztowana normalnie, skuta w kajdanki, pod zarzutem zorganizowania grupy przestępczej. I wiecie, jakkolwiek to dzisiaj brzmi w waszych uszach, w moich już też inaczej, ponieważ minęło już kilkanaście lat, to ja wtedy bardzo się bałam. Bardzo się bałam. Był wtedy w naszym domu mały syn i ja bardzo się bałam, że trafię do więzienia i że nasz syn trafi na izbę policyjną albo do domu dziecka. I aresztowali też wtedy Artura i wtedy widziałam go ostatni raz i nie widziałam go potem przez 3 lata i 3 miesiące. I chcę ci powiedzieć teraz, że ja taka skuta w tych kajdanach, kiedy jechałam w radiowozie policyjnym do prokuratora, to też w swoim sercu zawołałam do tego Boga, o którym mi opowiadał właśnie Artur. A on mi opowiadał o żywym Bogu. On mi mówił, że on żyje. Że on jest dalej wciąż taki sam. Że uzdrawia, że uwalnia, że zbawia. Że zbawia od grzechów. Że zbawia od w ogóle różnego rodzaju prost. Od tego wszystkiego, co dzisiaj ci często ciąży nam. I ja w tym radiowozie w ogóle zawołałam do Niego w moim sercu. Mówię, jeśli jesteś żywy, bo mówię, trup mi nie pomoże. Jeśli jesteś żywy, to nie pozwól, abym poszła siedzieć do więzienia. I wiecie, kiedy stanęłam twarzą w twarz z prokuratorem, to on spojrzał na mnie tymi swoimi oczami i powiedział, że są dwa środki zapobiegawcze. Jeden to jest areszt, a drugi jest dozór policyjny. I ja dostałam dozór policyjny. Nie poszłam siedzieć do więzienia. I po ludzku było to niemożliwe, ponieważ ja wiedziałam, jaki jest materiał dowodowy na moją osobę. I wiecie, ja sobie wtedy wróciłam do domu i ja wiedziałam, że ten Bóg, o którym mi mówił Artur, uczynił dla mnie duży cud. Ale ja dalej nie miałam takiej potrzeby, żeby w ogóle przyjąć Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, żeby się w ogóle z Nim pojednać. Wiecie, w ogóle nie miałam takiej potrzeby. Ja wewnątrz siebie byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. I wiedziałam też, że Artur wyznawał Bogu jakieś grzechy. Kurczę, mówię, no on miał z czego pokutować w sumie. On miał te grzechy takie, wiecie, namacalne, duże. Takie, wiecie, jakbyś wystrzelił w ogóle plamę atramentu na biały kołnierzyk, nie? A moje były takie gdzieś, takie ukryte, takie w sercu, takie niewidoczne, nie? Ale została mi też w domu Biblia. I ja zaczęłam tą Biblię sobie czytać. I już wiedząc w ogóle, że po ludzku to w ogóle nikt mnie nie uratował, że w ogóle uratował mnie ten Bóg, ale mówię, kurczę, jak dalej do Niego się zbliżyć, jak zacząć z Nim w ogóle rozmawiać.
przeczytałam tą w tej Biblii, że jeśli mężczyzna w swoim sercu spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. Że w ogóle Bóg podniósł wszystko do rangi serca. Że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. I wiecie, ja wtedy w swoim pokoju sama zrozumiałam w swoim sercu, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Nieważne, czy ja robiłam je fizycznie, czy nie. Często nie robimy czegoś, ponieważ jesteśmy życiowymi tchórzami, ale w sercu swoim osądzamy ludzi. W sercu swoim mamy ochotę coś ukraść. W sercu swoim w ogóle, jeśli jesteś kobietą, wiesz, pożądasz innego faceta i na odwrót. Ja tak miałam. I w ogóle uświadomiłam sobie, że ja jestem w ogóle grzesznikiem. Takim samym jak ten, co zamordował lub coś ukradł. I uklękłam w ogóle w swoim pokoju i powiedziałam: Boże, potrzebuję Ciebie. Zajrzałam w ogóle w siebie, tak jak ten syn marnotrawny. Zajrzałam w siebie i w ogóle: Boże, zgrzeszyłam przeciwko Tobie. W ogóle potrzebuję Twojego przebaczenia. Przyjmuję Cię dzisiaj do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Zbaw mnie. Zbaw mnie. Uratuj mnie. Jakkolwiek my rozumiemy te słowa, to ja właśnie tak powiedziałam: obmyj mnie swoją świętą krwią. I pomodliłam się tą modlitwą. I coś wam chcę powiedzieć. Ode mnie odszedł bardzo duży ciężar. Odszedł ode mnie lęk, który towarzyszył mi przez całe moje życie. Taki mocarz, lęk przed śmiercią. A do niego potem się doklejały wszystkie inne, pomniejsze lęki. Przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zbawił moje życie. Uratował moje życie. I dalej opowiem wam za jakiś czas, co też ten Bóg spowodował. On w ogóle dał mi moc do mojego życia, abym mogła przebaczyć. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Jezus, jesteś moim darem, tyś darem. Jezus, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Znów patrzę sobie na ten świat, jak mrówką mija dzień za dniem. W miłosnym tańcu wiruję wciąż i jedno już na pewno wiem. Tyś darem, o, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowiek Bóg? Już ciemność ucieka przed światłem. Padnij dzisiaj do Jego stóp. Tyś darem, Jezus, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Tyś darem, Jezus, jest, tyś darem. Mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga, wolę Boga. Wywyższamy Ciebie, tyś darem, Jezus, mój Jezus, tyś darem dla ludzkości jest. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś.
wolę Boga. Wykonałeś, zmartwychwstałeś. Uważam, że osoba w ogóle Boga jest tak dzisiaj przedstawiana, że wielu ludzi absolutnie nie chce ani o nim słyszeć, nie chce o nim rozmawiać. Został nam w wielu przypadkach pokazany jako jakiś dziwny twór, wiecie, w ogóle taki nieczłowieczy, taki nieludzki pan, do którego w ogóle nie można przyjść. A ja wam w ogóle chcę opowiedzieć o zupełnie innym Bogu, o takim w ogóle ludzkim panu, który tak naprawdę w ogóle został przedstawiony w ogóle przez różnych ludzi w bardzo dziwny sposób. A Bóg jest normalny, wiecie, jakkolwiek to dzisiaj w ogóle brzmi, to On jest normalny. On z miłości do człowieka przyszedł na ten świat. On z miłości do ciebie i do mnie poszedł na krzyż. Pokonał tam szatana. Pokonał tam grzech, czyli jakiś błąd. Pokonał tam chorobę. Wiecie, że nie musimy chorować. Nie musimy cierpieć. Nie musimy chorować. Ale pytanie, czy my o tym wiemy? Czy ktoś nam dzisiaj w ogóle o tym mówi? Kiedy ja w ogóle pojednałam się z Bogiem, to przyjęłam Jego moc do swojego życia, czyli Ducha Świętego. I w Kościele katolickim to w ogóle się to ponoć przyjmuje przy bierzmowaniu. Ja przyjęłam Ducha Świętego, kiedy pojednałam się z Bogiem sama we własnym pokoju. I o Duchu Świętym się mówi, że On jest mocą. To jest moc Boga. I ja chcę ci powiedzieć właśnie o tej mocy Boga. O tym, że to właśnie ta moc spowodowała i uzdolniła moje życie do zwycięskiego życia i do tego, żeby dalej żyć z człowiekiem, który kiedyś w świecie chciał mnie zastrzelić. Był winowajcą, dzięki niemu prawie skończyłam w więzieniu. Ale przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i przyjęcie Ducha Świętego do swojego serca spowodowało w ogóle, że ja stałam się innym człowiekiem, nowym człowiekiem. Narodziłam się na nowo. I wiecie, ten człowiek, o którym wam opowiadałam, dzisiaj jest moim mężem. W 2002 roku wzięliśmy ślub. Kocham go. Jest moim kumplem. Jest moim przyjacielem. Jest ojcem dwójki naszych dzieci. Jesteśmy szczęśliwym naprawdę małżeństwem. Ale bo wiecie, że w ogóle z Bogiem można rozmawiać. Jemu normalnie można pytania zadawać. Kiedy człowiek się z Nim pojednał, to normalnie może z Nim rozmawiać. I w ogóle Bóg mówi. On mówi. On na przykład mówi do mnie. Kiedy ja oddałam Mu swoje życie i powiedziałam: Boże, ja kocham Artura, ale w ogóle wiem, że muszę Mu wybaczyć. Uczynił mi tak dużo złego i moje wnętrze jest poranione. Potrzebuję Mu wybaczyć. I usłyszałam od tego Boga, który zamieszkał we mnie, taką informację, że Ty przebacz aktem decyzji, a ja uleczę Twoje serce. I tak też się stało. Przebaczyłam Arturowi i Bóg w takim tak zwanym procesie uleczył moje serce za moją zgodą i też z moją współpracą. Chcę wam powiedzieć, przyjaciele, że Bóg żyje. On nie jest martwy, nie wisi na krzyżu. Możemy w prostych słowach do Niego przyjść. Chcę ci powiedzieć, że niczym nie możesz zasłużyć sobie na niebo. W ogóle uczynkami swoimi nie możemy zasłużyć sobie na niebo. Ja właśnie byłam takim sprawiedliwym człowiekiem i wydawało mi się, że ja mogę sobie zasłużyć na niebo. Niczym nie możemy sobie zasłużyć na niebo. Musimy uznać jeden podstawowy grzech w swoim życiu. Grzech egoizmu, że żyjemy w ogóle bez Boga. Bóg jest dobry, a diabeł jest zły. Bóg jest dobry. Ja takiego Boga doświadczam w moim życiu. Doświadczyłam w moim życiu też uzdrowienia. Miałam nowotwór piersi.
ale siedzę dzisiaj przed wami, jestem zdrowym człowiekiem, ponieważ na krzyżu Golgoty, na tym krzyżu właśnie, który często wisi w naszych domach lub na naszych piersiach, zamanifestowała się potężna moc. To właśnie tam Jezus Chrystus na swoim ciele poniósł wszelką chorobę. I kiedy ja dostałam diagnozę, że mam nowotwór piersi, to ja wiarą uchwyciłam się tego, że w ranach i sińcach Jezusa, czyli w tym pociętym ciele, zbolałym, posiniaczonym, właśnie tam był koniec mojej choroby. I ja w to uwierzyłam. I jestem zdrowym człowiekiem. I to jest dla każdego człowieka. Zbawienie jest dla każdego człowieka. Uzdrowienie jest dla każdego człowieka. Jezus jest darem dla nas. Jezus został dany jako dar. To pomocnik, to ratownik. Pierwszy kontakt z Bogiem odbywa się poprzez pokutę. Nie można się z Nim inaczej spotkać. Jeśli nie znasz Go osobiście, a tylko o Nim słyszysz, może chodzisz do kościoła i odbębniasz co niedzielę jakiś rytuał, ale niekoniecznie na przykład masz z Nim relację. Wiecie, to takie są proste w ogóle rzeczy. Nie pytanie, czy z Nim rozmawiasz, czy po prostu odklepujemy co tydzień jakąś w ogóle, jakąś taką suchą pogadankę. Wiecie, skoro On jest żywy, to tak na logikę, w jaki sposób chce z Tobą rozmawiać. Wiecie, opowiem Wam o naszej córce. Moja córka ma na imię Sara, ma 13 lat, ale jak była mniejsza, to zadała nam kiedyś takie pytanie. Mówi, mamo, na Boże Narodzenie to są urodziny Pana Jezusa? Ja mówię, no, urodziny Pana Jezusa. A ona mówi, to czemu mu ubieramy choinkę, a nie kupujemy mu tort? I wiecie, to takie było dla mnie śmieszne. My się tak z mężem zaczęliśmy śmiać i mówimy, kurczę, bo zobaczcie, w ogóle Jezus w ogóle powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Wiecie, o co chodzi? W ogóle my musimy się stać jak dzieci, żeby w ogóle przyjść do Boga. I teraz zobaczcie, mała dziewczynka mówi, czemu na Boże Narodzenie ubieramy dla Pana Jezusa choinkę? Ona mówi, mamo, a ty byś chciała na urodziny dostać choinkę? Ja mówię, nie, nie chciałabym dostać na urodziny choinkę. To czemu Panu Jezusowi w ogóle choinkę ubieramy? A może świętujmy Jego narodzenie? Zróbmy tort, zróbmy fajną imprezę, zapalmy świeczki i podziękujmy za Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Rozumiecie? Ale tak można, kiedy człowiek Go poznaje, kiedy przyjmuje Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Nie musicie mi absolutnie wierzyć, bo ja nie jestem tutaj po to, że chcę was do czegoś zmusić. Nie. Jestem tutaj dla was, bo was kocham. Jezus uratował moje życie. Pokochałam Go z całego serca. Podporządkowałam Jemu całe swoje życie. Normalnie, gdybym Go nie poznała, to jest taka opcja, żebym nie żyła. A żyję dzięki Niemu. I wiecie, ja naprawdę wiem, co ja porzuciłam, bo ja w świecie miałam wszystko. Miałam kasę, miałam samochody, super ubrania. Ale z tego też powodu mogłam zginąć. I Jezus uratował moje życie. I chcę ci powiedzieć, że On jest żywy. On jest naprawdę żywy. I wszyscy na pewno w domu mamy Biblię, bo pytanie, kto nie ma dzisiaj Biblii? Dzisiaj wszyscy mamy Biblię. Zbadaj w ogóle sprawy Chrystusa. W ogóle jakkolwiek rozumiesz to, to w ogóle zbadaj sprawę Jezusa. Przyjdź w ogóle do domu, weź w ogóle tą Biblię i w ogóle powiedz, Boże, w ogóle na Starym Mieście siedziała taka dziewczyna i w ogóle opowiadała, że w ogóle Jezus jest żywy. Kurczę, w ogóle, no trochę jej tam wiary dałem w ogóle. Fajne to, co mówiła, takie życiowe, takie inne. Nie jakieś takie odklepane, w sensie, wiecie, pomódlmy się w imię Ojca i Syna i zero w tym w ogóle jakiejś emocji. Wiecie, o co chodzi, nie? A Jezus...
Jezus jest żywy, więc jak jest żywy, to co? Chce z nami gadać? Chce z nami gadać, On chce z nami w ogóle rozmawiać. On jest naprawdę darem. Ja wiem w ogóle, jestem Mu wdzięczna za życie. Dlatego poświęciłam Mu swoje życie, bo jestem właśnie Mu wdzięczna za życie. Wiem, że gdybym nie oddała Mu swojego życia, to skończyłabym w piekle, bo jeśli wierzymy w niebo, to wierzymy na pewno też w piekle, nie? Jezus jest ratunkiem. On jest ratownikiem. Ratownikiem. To potężny Bóg. Nie ten maleńki, leżący na rękach u Marii. On się kiedyś urodził, tak. Ale potem dorastał i poszedł na krzyż. I jako dorosły i świadomy człowiek za ciebie i za mnie oddał swoje życie, żebyś mógł żyć, żebyś mógł żyć. Wiecie, że czy my w Niego wierzymy, czy nie wierzymy, to On i tak powróci na tą ziemię. Kiedyś to wszystko się skończy. Mój mąż fajnie mówi, że aniołowie zejdą i będą zwijać chodniki, tak jak się zwija na przykład ciasto francuskie. I wiecie, ja nie boję się takich sytuacji, bo ja mam pewność zbawienia. Wiem, że kiedy zamknę swoje oczy, to po prostu przejdę tylko do innej rzeczywistości, która się nazywa niebo. Czy chciałbyś być w niebie? Ja mam też niebo na ziemi, mam szczęśliwe życie. Radzę sobie z różnymi opresjami. Jak przychodzi do mnie choroba, to ja mam moc w imieniu Jezus, aby wziąć nad nią autorytet. Mam realnie szczęśliwe małżeństwo. Naprawdę mam szczęśliwe małżeństwo. Naprawdę fajnie żyjemy. Ja mam 44 lata, mój mąż ma 49. W ogóle słuchajcie, mamy fajne randki. Nasze dzieciaki w ogóle jak patrzą na nas, to w ogóle wiem, że będą też chciały być w związkach, bo dajemy im fajny w ogóle przykład, wiecie. Nie jesteśmy przybici w ogóle jakąś taką szarą codziennością, na przykład, że jest poniedziałek i nam się nie chce wstać. Wiecie, o co chodzi? Uprawiamy sport. Jest nam naprawdę dobrze. Dlatego, że mamy relację z żywym Bogiem. Nie z jakąś martwą po prostu figurą, nie? I to też nie chodzi o to, żeby tam, wiecie, zwalić krzyż ze ściany, jak w ogóle jakiś tam bałwan jest w sercu. Wiecie, w moim życiu, kiedy ja poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to przede wszystkim w ogóle bałwany z serca powyrzucałam. Z serca powyrzucałam bałwany. Dzisiaj dobrze decyduję. Z uwagi na to, że wiem, jaki jest Bóg, prawdziwy, a nie fałszywy, to zupełnie inaczej w ogóle decyduję w moim życiu. Kiedyś zanim poznałam właśnie Jezusa, to lęk mną władał. Żyłam w kulturze lęku. Byłam bardzo wylęknionym człowiekiem. Dlatego też z powodu moich decyzji tak naprawdę mogłam źle skończyć. Ale teraz jestem nowym człowiekiem. Wiecie, Biblia właśnie mówi o nowym narodzeniu. Że jeśli nie narodzimy się na nowo, nie możemy ujrzeć Królestwa Bożego. Ja nie mówię tutaj o sakramentach. To w ogóle nie o tym mówię. Mówię o żywej relacji z Bogiem. O tym, że Ty przychodzisz w ogóle do Niego i w ogóle przyznaję, bo ja to w ogóle, wiecie, ja musiałam sama przed sobą przede wszystkim przyznać się, że ja w ogóle nie znam Ciebie. Ja Cię nie znam. Ja kiedy na przykład szłam do pierwszej komunii świętej, to ja w ogóle nie wiedziałam, co ja robię. Ja miałam jedno pragnienie, mieć pukające buty i kręcone włosy. Takie było moje pragnienie. Niestety włosy w przeciągu 7 minut rozprostowały mi się. Jak doszłam w ogóle do kościoła, to już miałam proste włosy, więc strasznie płakałam. Potem mi też powiedzieli, że jak ten opłatek przyjmę do buzi, to żebym go absolutnie nie pogryzła, bo pogryzę Pana Jezusa.
Wiecie, zostałam nafaszerowana takimi bzdurami, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Ja taka mała dziewczynka, wiecie, w ogóle ten opłatek biorę do buzi, w ogóle on mi się w podniebieniu, na podniebieniu w ogóle przykleił, paluszkiem go sobie w ogóle zdjęłam, no i niestety pogryzłam go i potem też sporo taka byłam, wiecie, w ogóle przygnębiona, bo mówię, no pogryzłam Pana Jezusa. To jest stek takich bzdur i wielokrotnie jesteśmy takimi rzeczami faszerowani i potem jest pytanie, no czy my chcemy z takim Bogiem mieć relację? Rozumiecie? No Boga nie ma w opłatku, ludzie, na litość boską. No w opłatku? Nie dajcie się wkręcić. Zbadajcie sprawę Jezusa sami. Sami. Ja zbadałam sprawę Jezusa jako świadomy człowiek, przyjęłam Go jako Pana i Zbawiciela i nie daję się dzisiaj wkręcać w masę idiotyzmów. I wy też nie dajcie się wkręcić mi, tylko zbadajcie sprawę Jezusa. Trzeba osobiście, osobiście do nieba, kochani, nie wchodzi się, że tak powiem, nie wiem, kościołem, budynek zostanie zabrany, ponieważ Bóg nie mieszka w budynku ręką zbudowanym. On może zamieszkać w sercu człowieka przez Ducha Świętego. Dzisiaj może w tobie zamieszkać przez Ducha Świętego. Możesz dzisiaj pojednać się z Nim. Ja nie jestem ci w stanie powiedzieć w ogóle, co się może wydarzyć w twoim sercu, jak przyjmiesz go jako osobistego Pana i Zbawiciela. Jako nastolatka, pamiętam jak byłam w szkole podstawowej, to miałam takie nurtujące mnie w ogóle pytanie. Po co jestem na tej ziemi? Nikt mi na to pytanie nie umiał odpowiedzieć. A ono mnie przeszywało, ono przeszywało całe moje wnętrze. Mówię, po co tutaj w ogóle jestem? W ogóle chodzę teraz do szkoły, potem będę pracowała, będę miała męża, będę miała dzieci i co? I umrę, i co? Wiecie, o co chodzi? To życie się nie kończy na tej ziemi. Jest wieczność. I pytanie, gdzie tą wieczność spędzisz? W piekle czy w niebie? Ja spędzę w niebie. Uważam, że każdy na pewno na każdym etapie swojego życia zadaje sobie takie pytanie. I zobaczcie, ja jestem młodym człowiekiem. Nie jestem jakąś babcią taką, która już nie ma co nic więcej robić, tylko siedzi w ogóle w kościele. Absolutnie. Ja w ogóle dzisiaj z moim mężem prowadzę kościół. Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się co niedzielę. Mamy fajny czas. Gramy, śpiewamy. Mamy ze sobą właśnie wieczerzę, tak zwaną komunię. Razem jemy. Jest nam naprawdę fajnie. Poznajemy Boga. Doświadczamy Jego mocy. Doświadczamy dalej tego, o czym Biblia mówi, na przykład Dzieje Apostolskie. Doświadczamy uzdrowień, uwolnień. Doświadczamy Boga takim, jakim On jest. Jezus naprawdę jest dla nas darem. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wywyższamy Ciebie, Jezus, tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś.
dzień za dniem. W miłosnym tańcu wiruje wciąż. I jedno już na pewno wiem. I Przemek też. Tyś darem. O, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Wywyższamy Ciebie. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Czy w sercu masz Chrystusa blask? Mamy. Czy mieszka w Tobie człowiek Bóg? Mieszka. Już ciemność ucieka przed światłem. Padnij dzisiaj do Jego stóp. Tyś darem, Jezus, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś Ty. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Tyś darem, Jezus, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś Ty. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Tyś darem, Jezus, mój Jezus, tyś darem. Jezus, wzywamy Twoje imię. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Jezus jest Zbawicielem. On jest Bogiem. I nie ma innego Boga obok Niego. Tylko w Jezusie jest zbawienie. Tylko On może Cię uratować. Tylko On może Cię uratować. Tylko On prawdziwie może zbawić Twoje życie. Dzisiaj, jeśli chcesz, zawołaj do Niego. Powiedz, nie znam Cię, ale chcę Cię poznać. I gwarantuję Ci, że okoliczności w Twoim życiu tak się potoczą, że na pewno Go poznasz. Kochani, co niedziela na ulicy Dzierżoniowskiej 11 o godzinie 10 spotykamy się jako wspólnota. Wywyższamy tam Jezusa, uwielbiamy Jego imię, śpiewamy, gramy i dalej doświadczamy tego, jak cudowny i wielki jest Bóg. Zapraszamy Cię do nas. Przyjdź i doświadcz, jak dobry jest Bóg. On nie tylko chce, abyś o Nim słyszał, ale chce mieć z Tobą żywą społeczność. Chce mieć z Tobą żywą społeczność. On bardzo chce mieć z Tobą doświadczenie. A jakkolwiek to dzisiaj rozumiesz, to jest prawda. Jezus jest prawdą. On powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda i życie. Ja weszłam na tą drogę. Poznałam prawdę. I doświadczam w moim życiu prawdziwego i szczęśliwego życia. Poprzez przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela została złamana w moim życiu moc śmierci. Czemu mogę dzisiaj odważnie żyć? Bo nie mam nic do stracenia. Rozumiecie? Super. Nie mam nic do stracenia. Bo idę do nieba. Rozumiecie? Tyś darem, mój Jezus. Mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś Ty. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Zmartwychwstał wielki Bóg.
On nie wisi na krzyżu, on zmartwychwstał. On zasiada dzisiaj na tronie. Na tronie zasiada Bóg człowiek. I też taki sam Bóg człowiek może dzisiaj zasiąść na tronie twojego serca. Tyś darem, Jezus! Tyś darem! O, mój Jezus, tyś darem! Wolę Boga wykonałeś ty! Wolę Boga wykonałeś! Zmartwychwstałeś! Jezus, dotykaj serc ludzi! Tyś darem! Tyś darem! Mój Jezus, tyś darem! Wolę Boga wykonałeś ty! Wolę Boga wykonałeś! Zmartwychwstałeś! Tyś darem! Tyś darem! Mój Jezus, tyś darem! Wolę Boga wykonałeś! Zmartwychwstałeś! Kochani, będziemy kończyć. Dziękujemy wam za chwilę uwagi. Niebawem pojawimy się jeszcze raz.